Witajcie! Nie chcę za bardzo się za głośno z wami witać, bo jest godzina. Słuchajcie, czekajcie, która jest godzina? 4:27. Jaśniutko, już tam jakieś samochody powoli jeżdżą. No ale wstałem, bo zobaczcie, taka mgła jest. Wczoraj popadało i tu nagle taka mgła. No rewelacja. W każdym razie taki początek dnia dzisiaj. Spróbujemy coś robić, porobić dzisiaj przy 60, bo po wczorajszej przejażdżce zauważyłem parę mankamentów, które dzisiaj chciałbym poprawić. No a poranek jest taki. Także widzicie, rano mieliście taką mgłę konkretną, a tu proszę, jak pięknie się przejaśniło. Chmurki ani jednej. No ale w międzyczasie, słuchajcie, kamerę musiałem poładować. Zrobiłem to koło. Nie ma już luzu tutaj żadnego, także jest fajnie. Znaczy wiecie, aha, bo nie wszyscy wiedzą, ja zresztą też nie wiedziałem, śrubę tą tutaj do piasty należy przekręcić do oporu, a potem popuścić o 1/3 obrotu i tak to wygląda. Pamiętajcie, jak będziecie przykręcali piasty, koło nie może być luźne, ani nie może być dokręcone do końca, bo wtedy po prostu łożysko szybko się skończy i tyle z tego będzie. Także takie coś, pamiętajcie, do końca i 1/3 obrotu odpuścić nakrętkę. To tyle. Słuchajcie, co tu jeszcze? No teraz by się przydało zająć tym pedałem sprzęgła. Przede wszystkim go tutaj po prostu przedłużyć kawałek z 10 cm, żeby on nie był aż taki twardy. No i muszę oczywiście rozkręcić to. Tu zdjąć tutaj ten seger, to wszystko pościągać i tak dalej. Zdjąć ten pedał. No i tam porządnie to przesmarować. Ale nie wiem, czy to coś da, bo tu chodzi o to, że jak to sprzęgło, to widzicie, ten hamulec od razu reaguje. A tu sprzęgło tak łazi, że nie mogę go nawet ręką ruszyć. Także to jest kiszka. No ale to sobie poradzimy. Tutaj widzicie wieszaki porobione, to już wcześniej było, ale to już jest fajnie. Co? Dzisiaj właściwie, jakbym zrobił z tym sprzęgłem, to mogę jechać po kabinę do kolegi. Tylko żeby się upewnić, czy on jest. Aha, no i jeszcze jedna rzecz. Uzupełnić płyn, znaczy płyn, olej w zwolnicach obydwu, także zaraz się za to zabiorę. Tutaj olej jest, taką strzykawę do tego oleju pożyczył Robert razem z Andrzejem, właściwie, bo było u Andrzeja, ale to chyba jest Roberta, a ja po prostu nie wiem, dlatego mówię, że chłopaki pożyczyli i fajno. Także to jest ten temat. No i jeszcze jedna rzecz, to zobaczymy, czy uda się dzisiaj pojechać założyć ten wieszak do Ursusa 325, także będzie już tam oryginał, już go przygotowałem w samochodzie, leży oczyszczony, także zobaczymy, może to będzie i też wam pokażę w kolejnym filmie. Być może zrobimy jakąś przejażdżkę 325, bo dawno go nie było na kanale, także zobaczymy. Tyle z tego, zabieram się powoli do roboty. No to zabieramy się za to, za ten pedał sprzęgła. Zobaczymy, może się to uda rozebrać bez ściągania tej skrzynki. Widzicie, ja o tym zapomniałem, bo chłopaki mi mówili, ale a tamto i tak po prostu wyszło, że uciekło mi to z głowy. Tu trzeba to, nie wiem czy to widzicie, tą zawleczkę trzeba zdjąć w pierwszej kolejności. I właściwie pedał powinien być nasz, co? O, tu jest. To teraz jeszcze tylko klin albo kamień, zależy jak to tam mówi, jak go nazywa. Także tu trzeba będzie zdjąć ten podest, stopień znaczy się, ale to jest, widzę, nie tutaj na górze i na dole, chyba żebym go tutaj. Dobra, odkręcamy, nie ma się co bawić. No wszystko zdjęte, tu osłonięte leży wszystko i teraz tak, ściągam ten pedał. O, ja go tu w środku przesmaruję i trzeba tutaj może, nie wiem, jakiś dystans, kurczak, żeby ten podkładkę bym tutaj włożył taką, tylko czy to mi się wtedy wszystko zmieści, albo po prostu jak to porządnie przesmaruję, to one już nie będą się tak o siebie ocierać i to sprzęgło nie będzie zabierało mi pedału, tego przepraszam, dźwigni, hamulca ręcznego. No bo widzieliście wczoraj,
to aż mi z prawego koła dym poszedł, bo jechałem na hamulcu, nawet nieświadomy tego po prostu, bo to raczej nie jest normalne, żeby tak cały czas trzymać ten hamulec i go opuszczać. Także to jest takie coś, także tutaj zaraz to jeszcze może tą dźwigienkę też zdejmę i tutaj tak samo to i tam porządnie to przesmaruję. I będzie można to wszystko złożyć tak jak należy. No, wrzuciłem wam zagadkę ostatnio, co to takiego jest. No widzę, że dużo osób po prostu miało z tym problem. To wam powiem. Nowiutki OWS Kraków, widzicie. Nigdy nie zakładany, nie montowany. Jest to kierunkowskaz do... Kilka osób wiedziało, brawo, gratuluję. Kierunkowskaz, w każdym razie, zobaczcie tutaj też na szkle jest OWS Kraków. Made in Poland z tej strony. Kierunkowskaz do Jelcza Ogórka, dokładnie tak. To jest autobus Ogórek, Skoda RTO. Też, przy czym oni mieli swoje czeskie. O ile pamiętam, to był Autopal. No także takie coś. No gratuluję tym, którzy wiedzieli. Fajna sprawa. Ale powiem wam, że pokażę wam jeszcze jeden. Pokażę wam jeszcze jeden i zobaczymy, czy zgadniecie. To w każdym razie tyle. Gratulacje tym, którzy wiedzieli. Także, aha, słuchajcie, jeszcze wam powiem, że były takie identyczne po prostu, tylko że białe i to były jako obrysówki na przód i na tył były czerwone, także kształtem identyczne. Były te w ogórkach, mam chyba nawet komplet białych. Taki się zachował, też nowe. Ale pokażę wam taki dosyć ciekawy kierunek. To tyle. Zobaczymy. Za chwilkę będziemy wracali do 60. Ale zanim wrócimy do 60, to jeszcze mam pozdrowienia na prośbę Krystiana. Pozdrawiam jego mamę, panią Katarzynę. Także wszystkiego najlepszego z okazji 3 czerwca. No, słuchajcie, przyjechał do mnie bardzo sympatyczny pan z firmy od tego wapna, o którym wam mówiłem. Jestem do tego absolutnie przekonany, powiem wam. Sam wypróbuję na swoim polu. Chodzi o to po prostu, że zobaczcie, jak to wygląda jeszcze. Jest to takie wapno. Nie wiem, czy to będzie widać. O, widzicie? Takiej struktury. Zapach ma dosyć ostry, taki właśnie amoniaku, także te po prostu dziki na pewno od tego będą uciekały, nie wejdą na pole. Co najmniej przez 3 miesiące. No i co? Świetna sprawa, bo jest to wapno, które nie pali roślin. To jest rewelacja. Po prostu możecie to rzucić w tej chwili, nawet jak jest kukurydza, możecie to rzucić na kukurydzę i nic wam nie spali. Taką gwarancję otrzymałem od szefa firmy i ją wam przekazuję. Słuchajcie, zwiększa odporność rośliny na suszę, zwiększa do 20% plony. Zobaczcie, jakie tu są fajne rzeczy. Zawartość azotu 4,7%, fosforu w przeliczeniu około 2,56%, zawartość fosforu około 1,12%, zawartość potasu 1,15%, wapnia około 40%, zawartość substancji organicznej w suchej masie aż 20%, słuchajcie, jest to naprawdę hit, moim zdaniem rewelacja i ja na pewno po prostu w ten temat wejdę u siebie. Oczywiście są wszystkie niezbędne certyfikaty do tego. Jeżeli jesteście zainteresowani, piszcie komentarze pod filmem albo piszcie do mnie na Facebooku. Powiem wam co i jak. Tutaj dostałem takie próbki dla chętnych rolników, ale po prostu chciałbym, żeby to było potraktowane poważnie, więc jeżeli nie jesteście pewni, że będziecie stosowali to, to po prostu porozmawiajmy, ja wam to wszystko wytłumaczę, ewentualnie prześlę wam materiały, jeżeli będziecie potrzebowali. Natomiast jeżeli już potrzebujecie coś, bo chcecie to wysypać teraz, bo widzicie na przykład, że pH waszej ziemi jest za wysokie, no to wtedy po prostu śmiało to sypać, także ja po prostu pokażę wam specjalnie, wezmę worek, rzucę na tą gorczycę, którą w tej chwili mam i zobaczycie, jak ona się będzie zachowywała po paru dniach. Każda normalna inna roślina by to przy rzuceniu po prostu na nią to zostanie spalona przez to. To nie. Także to na pewno jest rewelacja. Ja w tej chwili po prostu jadę jeszcze do dwóch kolegów. Dam im po takim worku, żeby to sprawdzili, bo oni są zainteresowani. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. W każdym razie zdecydowanie wam polecam.
Ceny będą naprawdę, to już jeżeli będziecie chcieli, ja z wami też na temat cen porozmawiam i przekażę, jakie mam informacje, takie dostaniecie. Przy ewentualnie, jeżeli będzie was interesowało większej ilości, no to już trzeba będzie rozmawiać z właścicielem firmy, bo ja tutaj po prostu tylko mogę cokolwiek pomóc, doradzić, ale na pewno sam z tego będę korzystał. To tyle, a tymczasem słuchajcie, w aucie jest zapakowany wieszak do tych, o właśnie, o, do tych. Także jadę zamontować go do ciapka, do Ursusa C325. Przywiozłem to. I teraz idziemy do tego szmegłowego. Tu do ciapka. O, i widzicie? I tu jest to od 30 nowe zupełnie. I zaraz będzie od Ursusa, ale z tej strony nie wiem. Słuchajcie, a to jest od 25 czy nie? Bo tutaj te widzicie, to są te odciągi od 25, to co trzeba, tutaj też. No ciekawe, czy to jest to. Nie jestem pewny. No ale to się okaże, to zobaczymy. Tymczasem słuchajcie, zmienię to. Tylko czy to palcami się da? O! Żeż ty jasny gwint. Nie, chyba trzeba będzie pójść po jakieś cęgi albo coś. Nie, bo to jest, widzę, twarde jak pierł. O, patrzcie, znowu to przecież nie ma jak łazić tą kamerą na czole. Bo wszędzie, gdzie człowiek nie zajrzy, to zaraz stuknie, gdzieś uderzy. Dobra, idę po kombinerki, zaraz to załatwimy. Zdjąłem już te zawleczki, co tu były. Teraz trzeba to wyjąć. O, raz. Dwa. I tu mamy elegancko do 30, taki fajny. I teraz zakładamy tego. Zobaczymy, czy ten będzie pasował. Kurczę, słuchajcie. Jeszcze na dole. Aha, bo tu jest taki. Dobra, wezmę pilnik, zjadę to i wejdzie elegancko. Pokażę wam, jak będzie założone, bo z tą kamerą nie chcę jej uszkodzić, tak jak tamtą. No i zmienione, słuchajcie. Jest w oryginale. Powiem wam, że ja bym się tym tak do końca nie zainteresował, gdyby nie kolega z centralnej Polski, który był u mnie i zwrócił mi na to uwagę. Bo raczej po prostu byłem zorientowany w stronę tutaj takich innych drobiazgów, tej tak zwanej galanterii, o której wszyscy w ten sposób mówią, czyli tam zegary, kierownice, jakieś lampki, kontrolki, przełączniki, guziki i tak dalej. Natomiast ten tył zawsze jakoś tak, nie wiem czemu, po macoszemu trochę traktowałem. O, a to widzicie, jeszcze pracuje nawet fajnie. Co mi się bardzo, bardzo podoba. No i powiem wam jedną rzecz, że tutaj sąsiad pomógł trochę po prostu i zamontowane, ale pokażę wam coś innego. Tu jest druga moja 25, ta jest z 63 roku. I spójrzcie. Jest ten sam. On tu może jest, tą kulkę ma oderwaną, ale to jest to samo. I tutaj nie ma tej kostki takiej, co właśnie tam jest, tylko jakieś tutaj ucho takie przyczepione. Taka prowizorka, ale istotne jest to, że jest ten temat i co mnie bardzo cieszy, fajnie. Słuchajcie, widziałem, że ktoś chciał kupić tutaj ten bolec. No, polecam się, jeżeli by ktoś miał z was takie coś. No słuchajcie, powoli oglądam zetory, co, gdzie i jak, bo trzeba się przygotować do następnej rzeczy, do remontu, to będzie zetor 25. Temat tylko taki, czy tamten, który jest, który widzieliście z tym wyjątkowym silnikiem, czy ten 47 rok również z wyjątkowym silnikiem, ale z kolei z tą zwykłą, już taką standardową pompą, nie taką jak tamta. Tutaj widzicie, to jest ta pompa właśnie, ona jest na żeliwie, to jest 47 rok, pamiętajcie, obydwie obudowy, ta i ta, muszą być żeliwa. Wtedy to wiadomo, że to jest 47, no i oczywiście obowiązkowo wypustka w bloku. Także tutaj jeszcze takie cuda fajne właśnie, jak filtr oleju z napisem Janota i takie różne inne szczegóły. No oczywiście ten filtr oleju po prostu tutaj nie pasuje, to nie jest ten. Mam z kolei w tamtym i tam będzie, tamten trafi.
No i parę rzeczy tu jeszcze trzeba będzie rzeczywiście zrobić. O, słuchajcie, wiecie co, bo będę przyczepę przywoził, to ja wezmę od razu zaczep. O, i ten bolec też wezmę. Bolec i zaczep zaraz zapakujemy to i będzie to, co trzeba, bo to ważne rzeczy. Potem jedź, człowieku, bez sensu. Jeszcze raz, jak mogłeś to wszystko zrobić za jednym razem. No, robimy próbę sprzęga, słuchajcie, i z hamulcem coś. Zaraz się dowiemy, o co idzie. O, no i prawy nie łapie. Lewy mocniej, to teraz było widać. No taka kosmetyka jeszcze, słuchajcie. A tu zobaczcie, już jest sprzęgło poprawione, przedłużka i łańcuszek. Teraz chodzi dużo lepiej, tyle tylko, że to ten hamulec prawy, coś nie tego. Tak, zaraz zobaczymy. Ja nie bardzo wiem, o co chodzi, ale Robertowi coś nie gra. Po prostu ten hamulec prawy skrzypi, piszczy. Ale taśmę sprawdzał, taśma jest dobrze, jest luźna. Dobrze jest? No to jest dobrze. No to chyba będzie można składać już. Nie hamuje, no. Sam się zatrzymał, nie? Może jak ci się te sprzęgło, bo te ręczniki się zaciągną. No. Może tam ta jest taśma bardziej podciągnięta. Może, no. Co? Co? Dobrze. Dobrze jest? No i git. To można skrzynki składać, wszystko składać. Dobra, no to działamy dalej. No, słuchajcie, na dzisiaj dość. Trochę zeszło. Tu widzicie elegancko łańcuszek zrobiony. Sprzęgło, kurde, słuchajcie, chodzi tak, że już mogę ręką naciągnąć, to jest też fajnie. I mało tego, zobaczcie, tu już się nie podnosi. Pyk, hamulec zostaje w miejscu, to było najważniejsze, ja sobie nie mogłem z tym poradzić, a tu chodziło po prostu o to, żeby było inne przełożenie, bo o, tu jest skok taki, ten pedał jest za luźny i przez to po prostu blokował dźwignię hamulca i to szło do góry i takie się cuda działy. Teraz jest zrobione tip-top, słuchajcie, ekstra, jak Jarek Ogarek, bo on też ostatnio montował łańcuszek. No i jest gitara. Także na dzisiaj tyle. Aha, jeszcze jedno. Będziemy jutro zakładać kabinę, ale zanim, bo tu przywiozłem zaczep tylny i teraz słuchajcie, jak kabinę położę, to wtedy nie założę tutaj tego bolca długiego, więc jutro pojadę po bolec, kupię nowy bolec. To poduszkę, umówmy się, że poduszka czy łoże zdejmę, przerzucę bolec, dopiero to z powrotem przykręcę i oczywiście jednocześnie założę zaczep i on już tu zostanie, on nie będzie ściągalny, bo tak to by musiał kabinę, kombinacje i różne rzeczy. No, to tyle na dzisiaj. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć! I'm